Panie, usiądźmy, nastawmy się na Słowo. Pan Jezus ma wszelką moc, amen. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. I tutaj nic się nie zmieniło. Zawsze taki był, zawsze taki jest, zawsze taki będzie. Dlatego warto do Niego wołać, dlatego warto do Niego przychodzić. Dlatego, że On żyje i króluje i zasiadł po prawicy Ojca i wierzę, że słyszał tą modlitwę. I zna doskonale tą sytuację. Zna doskonale sytuację każdego człowieka. Kochani, witam was bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. To krótkie i proste słowo zatytułowałem pytaniem. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy słuchają nas teraz i widzą, oglądają w internecie. Witam was, bracia, siostry, drodzy zgromadzeni tu i teraz w Kościele Zielonoświątkowym w Nowej Hucie. Bardzo się cieszę, że was mogę widzieć. Jest nas coraz więcej po tej przerwie związanej z pandemią. Mam nadzieję, że nasze życie, nie tylko te codzienne, normalne, fizyczne, ale przede wszystkim duchowe, wraca do normy, jeśli od jakiejś normy odeszło w związku z tym wszystkim, co dzieje się. I bardzo cieszę się, że widzę was dzisiaj, widzę te osoby, które nie były na przykład tydzień temu. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam, abyśmy krótko przestudiowali dzisiaj Boże Słowo. A więc tematem dzisiejszego kazania, krótkiego i prostego, jest pytanie. I pytanie to brzmi tak. Czy chodzisz z Jezusem, czy chodzisz za Jezusem? To jest bardzo ważne pytanie. I odpowiemy sobie na to pytanie dzisiaj. Damy odpowiedź na to pytanie, a tak naprawdę będę zwracał się do każdego z was, który mnie dzisiaj słucha, aby sam sobie odpowiedział na to pytanie przed Bogiem. Dlatego, że jest wielka różnica między chodzeniem z Jezusem, a chodzeniem za Jezusem. Dlatego, że chodzenie z Jezusem oznacza być Jego uczniem, a chodzenie za Jezusem oznacza przychodzenie do Niego wtedy tylko, kiedy coś od Niego potrzebuje. W naszym życiu każdy z nas jest obserwatorem, obserwujemy, co się dzieje w naszym życiu codziennym, obserwujemy, co się dzieje w naszym życiu duchowym. I ja zauważyłem, co dzieje się współcześnie na świecie, wśród ludzi wierzących i także w moim życiu, bo dotyczy to również mnie. Mianowicie zauważyłem to, że można albo chodzić z Jezusem, albo chodzić za Jezusem. Ktoś powie, no chwileczkę, zaraz przeczytam fragment kluczowy dzisiaj, ale będę też inne cytował fragmenty Bożego Słowa o powołaniu 12 apostołów, 12 uczniów Jezusa, które zapisane jest między innymi w Ewangelii Mateusza, rozdział 10, od 1 do 4 wersetu, zaraz to przeczytam. Dlatego, że jest wielka różnica między chodzeniem z Jezusem, a chodzeniem za Jezusem. Owszem, czytamy, kiedy czytamy w wszystkich Ewangeliach, zwłaszcza w synoptycznych, ale także Jan o tym wspomina, kiedy Pan Jezus powołał swoich uczniów, powiedział, co do nich powiedział? Pójdź za mną. Pójdź za mną. Powiedział tak? Tak powiedział. Przed chwilą śpiewaliśmy wspaniałą pieśń. Postanowiłem pójść za Jezusem? Nie, wrócę już. No właśnie. Dlatego nie chciałbym, żebyśmy się dzisiaj czepiali, wiecie, nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj byli uczonymi w piśmie wielkimi, ale w prosty sposób podeszli do tego zagadnienia i nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj czepiali się słówek. Dlatego powtarzam raz jeszcze, jest wielka różnica między chodzeniem z Jezusem, a chodzeniem za Jezusem i zaraz do tego dojdziemy. Ale przeczytajmy Ewangelię Mateusza, rozdział 10, od 1 do 4 wersetu. I przywołał Jezus swoich 12 uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i jego brat Andrzej, Jakub, syn Zebedeusza, i jego brat Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Halfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk oraz Judasz Iskariot, ten, który go wydał.
Bo chodzenie z Jezusem oznacza bycie Jego uczniem, a chodzenie za Jezusem, tłumaczę, na czym polega ta różnica, to jest przychodzenie do Jezusa tylko wtedy, kiedy coś od Niego potrzebuje. Pan Jezus Chrystus, kiedy rozpoczął swoją misję, rozpoczął swoją służbę, mając około 30 lat, nie zamknął się w jakimś zakonie, nawet nie zamknął się w świątyni, ale przebywał zawsze z ludźmi. Chodził do ludzi, ludzie przychodzili do Niego. Były pojedyncze osoby, pojedynci ludzie, których nawet Biblia wymienia z imienia, którzy przychodzili do Jezusa, bo czegoś potrzebowali. Były grupy ludzi, na przykład rodziny. Pan Jezus na przykład odwiedzał rodziny, jak rodzinę faryzeusza Szymona, gdzie był na posiłku, czy był u swoich przyjaciół w Betanii, Łazarza i jego sióstr. Spotykał się również z takimi grupami jak faryzeusze. Wiemy, że oni tylko chcieli go przyłapać na czymś, że coś źle powiedział albo źle zinterpretował, na jakimś grzechu, ale nigdy nie udało im się go przyłapać, ponieważ Pan Jezus nigdy nie popełnił żadnego przestępstwa ani żadnego grzechu. Pan Jezus spotykał się także z wielkimi tłumami. Bardzo wielu ludzi przychodziło do Niego. Pozwólcie kilka cytatów z Ewangelii Mateusza. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Ewangelia Mateusza 9:8. To było po uzdrowieniu sparaliżowanego, a więc wiele osób tam było i wszystkich ogarnął lęk. Dalej, w 4 rozdziale Mateusza czytamy, a wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Więc znów mowa o wielkich tłumach, które szły za Jezusem, kiedy widziały i słyszały, co Jezus uczynił. Mateusza, rozdział 8. Gdy zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy, a więc szły za nim wielkie tłumy znów. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed nim i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A więc wielkie tłumy znów są świadkami uzdrowienia osoby trędowatej. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 8 czytamy, że z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Inne jeszcze miejsce, Mateusza rozdział 9. Przyprowadzono mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. A więc znów wielkie tłumy. I znów inne miejsce, Mateusza rozdział 12. Wówczas przeprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: czyż nie jest to syn Dawida? I mógłbym jeszcze wymieniać, to jest tylko kilka przykładów do 12 rozdziału Ewangelii Mateusza, a gdzie pozostałe Ewangelie, które mówią i wiele mówią o tym, że tłumy przychodziły do Jezusa, mnóstwo ludzi, to były tysiące osób. Dlaczego ludzie przychodzili do Jezusa? Proste pytanie, dlaczego ludzie przychodzili do Jezusa? Odpowiedź jest prosta, dlatego że Jezus pomagał ludziom. On pomagał wszystkim tym, którzy do Niego przychodzili. Nie odwracał się od potrzebującego, nie odwracał się od człowieka, który czegoś potrzebował i który do Niego przyszedł. I kiedy ludzie zobaczyli, że mogą na kogoś liczyć, że jest taka osoba, że pojawił się ktoś, kogo jeszcze nie potrafią zdefiniować, może nie rozumieją, jeszcze
wiele nie wiedzą o nim, ale pojawiła się osoba, na którą można liczyć. Zaczęły opowiadać te osoby jedne drugim o Jezusie Chrystusie. I w ten sposób coraz więcej osób zaczęło się interesować Jezusem Chrystusem. Potem zaczęli Go nawet szukać. Jak Go spotykali, zatrzymywali Go na ulicy. Opowiadali o swoich kłopotach, o tym, co jest ważne dla ich życia, dlatego że wiedzieli, że On ich wysłucha, że się zatrzyma. Potem chcieli wiedzieć, gdzie On mieszka, gdzie On przebywa. Dowiedzieli się. Chcieli Go odwiedzać. Przychodzili do Niego. I tak tłumy rosły i przychodziły do Jezusa Chrystusa. Dlatego, że On poświęcał im swoją uwagę, swój czas. Choćby najmniejsza przysługa, którą mogli otrzymać, wiedzieli, że kiedy przyjdą do Niego, to On ich wysłucha, On ich przyjmie, On ich nie odtrąci. Wielkie tłumy chodziły za Jezusem, ale Panu Jezusowi zawsze chodziło o to, żeby ludzie chodzili z Nim, a nie tylko za Nim. Czy tłumy gromadziły się wokół Jezusa dlatego, że oczekiwały na życie wieczne, że pragnęły zbawienia, ratunku? Czy gromadzili się wokół Jezusa Chrystusa dlatego, że głosił niezwykłą naukę, że słuchali Ewangelii? Niestety nie. To było drugim, trzecim, czwartym z kolei może punktem, na którym mogli się zainteresować, Najważniejsze dla nich było to, żeby otrzymać odpowiedź na swoją potrzebę. Najważniejsze dla nich były potrzeby. Wiecie, i Pan Jezus dokonywał wielkich, wspaniałych cudów. Ale żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chodzę z Jezusem, czy chodzę tylko za Jezusem, musimy odpowiedzieć sobie na inne pytania. Po pierwsze, co było misją Jezusa Chrystusa, a po drugie, dlaczego Pan Jezus powołał swoich uczniów. A więc Pan Jezus uczynił wiele cudów. Zamienił w Kanie Galilejskiej wodę w wino. W Kafarnaum uzdrowił opętanego w synagodze. Obfity połów ryb. Wskrzesił młodzieńca z Nain. Uzdrowił trędowatego. Uzdrowił sługę setnika. Uzdrowił nawet teściowe Piotra. Może nie będę tego komentował. Uciszył burzę. Uzdrowił, wypędził demony z dwóch opętanych w kraju Gadareńczyków. Uzdrowił paralityka w Kafarnaum, córkę Jaira, kobietę cierpiącą na krwotok, dwóch niewidomych, opętanego niemowę, chromego nad sadzawką, człowieka z usłą ręką, innego niewidomego i niemego opętanego. Uzdrowił kobietę w szabat, rozmnożył chleb. Co najmniej dwukrotnie o tym jest napisane. Chodził po wodzie, po jeziorze. Jak już przed chwilą czytałem, uzdrowił głuchoniemego w Dekapolis. Cud, kiedy moneta w pyszczku ryby się pojawiła. Uzdrowił człowieka chorego na puchlinę wodną. Uzdrowił 10 trędowatych. Niewidomego od urodzenia, innych niewidomych pod Jerychem, wskrzesił Łazarza, przeklął drzewo figowe, które uschło. I tak dalej, moglibyśmy jeszcze wiele, wiele cudów Pana Jezusa Chrystusa wymieniać. I to z tego powodu ludzie chodzili za Jezusem. Ludzie tłoczyli się, przychodzili do Niego. I wielkie tłumy przychodziły do Niego. Ale Pan Jezus zawsze, w każdym tłumie, widział pojedynczego człowieka, widział konkretną osobę. Kiedy Pan Jezus patrzył na tłumy, to widział konkretne osoby, które znał po imieniu, których problemy znał doskonale,
których wiedział, jak wygląda ich życie, bo w innym miejscu czytamy, że Pan Jezus nie potrzebował świadectwa o drugim człowieku. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, co było w drugim człowieku. I dlatego, kiedy Pan Jezus był w domu, na przyjęciu, na uczcie u faryzeusza Szymona, Ewangelia Łukasza, rozdział 7, kiedy już tam wszystko się rozpoczynało i była wielka uroczystość, między innymi tam wtedy przypomniał albo w ogóle powiedział wszystkim, którzy byli tam zgromadzeni, co jest jego misją i co jest dla niego najważniejsze w jego życiu. Pamiętacie, że w tym czasie przyszła tam kobieta, która jest nazwana grzesznicą w Bożym Słowie? I ta historia jest różnie rozpatrywana. Ona płakała swoimi łzami, skropiła nogi Jezusa, swoimi włosami je wycierała, potem wylała słoik bardzo drogiego olejku, równowartość rocznego wynagrodzenia robotnika. I patrzyli różnie na to, prawda? Niektórzy mówili, zmarnowaliśmy tyle pieniędzy, można było dać ubogim. A Szymon Faryzeusz pomyślał sobie, no gdyby on był prorokiem naprawdę, ten Jezus, to on by wiedział, jaka to kobieta mu to wszystko uczyniła, kim ona jest. A gdyby wiedział, że jest taką kobietą, to nie pozwoliłby, żeby to uczyniła. I wtedy Pan Jezus, znając jego myśli, powiedział mu: Szymonie, zadał mu krótkie pytanie o dłużnikach, że jeden pan miał dwóch dłużników, jeden był mu dłużny 500 denarów, drugi 50 i żaden z nich nie mógł tego spłacić. I Pan Jezus mówi, ale ten dług ich Pan im darował. Pyta się: Szymonie, jak uważasz, która z tych osób bardziej będzie go miłować, swojego Pana, któremu darował dług? Szymon mówi, no ten, któremu darowano więcej, a więc 500 denarów. Pan Jezus mówi: Szymonie, masz rację, to prawda, ten będzie więcej go miłował. Podobnie jest z tą kobietą. Wiecie, i Pan Jezus powiedział do tej kobiety, że przebacza jej jej grzechy i że wiara, z którą ona przyszła do Niego, bo to był obraz wiary, ona wiedziała, do kogo przyszła. Nie wiemy nic, czy chodziła z Nim wcześniej, czy była z tłumami, czy nie, ale ona wiedziała, do kogo przyszła. Uczyniła poza tym to w sposób symboliczny, na Jego pogrzeb, jak powiedział Pan Jezus, ale ona przyszła do tego, od którego wiedziała, że może otrzymać to, co jest najważniejsze. Przebaczenie swoich grzechów, swoje zbawienie, swój ratunek, swoje oczyszczenie. I Pan Jezus powiedział: wiara twoja cię zbawiła. To, że uwierzyłaś we mnie. Wiecie, i wracam do tłumów, które przychodziły do Jezusa Chrystusa. Reakcje tłumów na słowa i życie Jezusa były różne. Od euforii i wielkiego zachwytu do chęci ukamienowania Go nawet. Albo od bojaźni i szacunku do pogardy i do złości. Tak reagowali ludzie. Pamiętacie 6 rozdział Ewangelii Jana? Tam padają dosyć trudne słowa, ale oni ich nie zrozumieli. I czytamy, że kiedy usłyszeli trudne słowa od Jezusa, że jest chlebem z nieba, że jest pokarmem, którym trzeba się karmić na co dzień, wzięli to dosłownie i czytamy w tym rozdziale, że wielu, bardzo wielu wtedy od Niego po prostu odeszło. I tak wiele osób przychodziło, wiele odchodziło, wiele przychodziło, wiele odchodziło. Dlatego, że widzieli w Jezusie jedynie tego, który może im nakarmić, uzdrowić, może podnieść ich status społeczny, pochylić się nad nimi, może ktoś, kto może ich tylko wysłuchać. A więc widzieli w Nim tylko tego, który może zaspokoić ich codzienne potrzeby, rozwiązać ich codzienne problemy. Ale Pan Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię po coś o wiele większego, po coś o wiele poważniejszego. Gdziekolwiek szedł, Jego serce było poruszone potrzebami ludzi. Pan Jezus był poruszony potrzebami ludzi. Tych, którzy byli chorzy,
którzy byli gdzieś na marginesie, którymi nikt się nie interesował, którzy mieli różne potrzeby. To było w sercu Jezusa, ale najważniejsze, kiedy patrzył na człowieka, na tą grzesznicę w domu Szymona, faryzeusza, czy na tą inną kobietę, którą przyprowadzono, bo podobno złapano ją na jawnym cudzołóstwie i chciano ją ukamionować, co Pan Jezus powie na to? Pan Jezus powiedział im, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dając im i dając nam, przekazując, że przyszedł po to, aby przebaczyć twoje i moje grzechy, przyszedł po to, aby ciebie i mnie uratować. I kiedy wszyscy odeszli, została tylko ta kobieta, przyłapana na cudzołóstwie z Jezusem, zapytał ją, nikt się nie potępił? Nie, nikt. To ja cię nie potępiaj, idź i nie grzesz więcej. W innym miejscu, kiedy w Kafarnaum przyprowadzono tego człowieka na łożu boleści, paralityka, czterech przyjaciół, kawałek dachu ściągnęli, były tłumy znów. I pierwszą rzecz, którą Jezus powiedział, widząc wiarę ich, do tego człowieka chorego, pamiętacie? Przebaczone są twoje grzechy. Nie powiedział pierwsze słowa, jesteś uzdrowiony, wstań i chodź. I kolejny raz Pan Jezus, i takich razów było bardzo, bardzo wiele, kiedy Pan Jezus pokazywał i wskazywał na to, co jest w Jego sercu naprawdę i najbardziej, i najwięcej. A więc, że Jemu zależy na tym, aby kogoś uratować i aby kogoś zbawić. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, 18-19 werset, czytamy o tym, co było misją Pana Jezusa Chrystusa. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. A więc abym głosił dobrą nowinę, jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. To było służbą, to było misją Pana Jezusa Chrystusa. A tej misji i tej służbie towarzyszyły wielkie cuda i wielkie znaki, bo miały temu towarzyszyć. Ale Pan Jezus nie przyszedł na tą ziemię po to, żeby czynić wielkie cuda, tylko i wyłącznie. Pan Jezus nie przyszedł założyć partii politycznej, żeby zgromadzać wokół siebie wielkie tłumy. Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby być celebrytą jakimś, żeby wielkie tłumy Go podziwiały, szły za Nim, stękały na Jego widok. Pan Jezus przyszedł po to, aby powołać każdego człowieka do siebie jako swojego ucznia. Po to, aby każdy człowiek, bo pragnął, aby każdy człowiek z Nim chodził, a nie tylko za Nim chodził wtedy, kiedy czegoś potrzebuje. I ludzie doświadczali wspaniałych rzeczy. Tak czytaliśmy, Pan Jezus nakarmił tysiące ludzi. Ale popatrzcie, czy nasze życie nie jest podobne do uczniów, ówczesnych uczniów Jezusa, pierwszych uczniów? Pan Jezus nakarmił tysiące ludzi, 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I po tym wszystkim w nocy przeprawiają się na drugi brzeg. I o czym rozmawiają uczniowie? O tym, co będą jutro jedli, bo nie kupili chleba. Popatrzcie, jaka jest natura ludzka. Już zapomnieli, kogo mają ze sobą? Już zapomnieli. Pan Jezus przyszedł po to, żeby uratować każdego człowieka. Wielkie tłumy przychodziły do Niego. Różne grupy ludzi przychodziły do Niego. Pojedyncze osoby, jak młody człowiek, młodzieniec, bogaty, przyszedł do Niego. Co mam zrobić, aby być zbawionym? Nikodem w nocy, jeden z członków Sanhedrymu, przyszedł do Jezusa. Co trzeba zrobić, żeby być zbawionym? A więc byli też ludzie, którzy mieli świadomość tego, co jest najważniejsze. Wiecie, i Pan Jezus powołując, czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, rozdział 10, od 1 do 4 wersetu, powołując swoich uczniów, daje nam przykład, pokazuje nam,
jak pragnie, jak oczekuje, żeby wyglądała z Nim relacja. Pragnie powołać każdego człowieka, aby był Jego uczniem i aby chodził z Nim. Ale żeby chodzić z Panem Jezusem Chrystusem, podobnie jak pierwsi uczniowie, nie czytaliśmy dzisiaj, nie będę już tego czytał, w jaki sposób Pan Jezus ich powołał, że był wcześniej w nocy, całą noc się modlił, a potem ranem przyszedł i powołał spośród wielu uczniów, powołał tych 12 szczególnych, wybrał 12. Potem było ich więcej, wiemy, że było 72, których wysłał na misję. Potem wiemy, że nawracały się setki, tysiące osób. Co oni musieli zrobić, żeby być uczniami Jezusa, żeby Go naśladować? Zostawić swoje stare życie, rozpocząć nowe życie. Popatrzcie, każdy z nich zostawił swoje stare życie, aby rozpocząć nowe życie z Jezusem. Popatrzcie, uczniowie, żeby być uczniem Jezusa, trzeba w Niego wierzyć, kim On jest naprawdę. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana od 40 wersetu czytamy, że już może jeden dzień minął, może nawet mniej, kilka godzin, kiedy uczniowie Jana, Andrzej i ten jeden i drugi, widząc Jezusa, poszli za Nim, On ich powołał, a potem czytamy, że Andrzej wrócił do swojego domu, do swojego brata Piotra i powiedział, co? Znaleźliśmy Mesjasza, a więc Chrystusa, a więc znaleźliśmy pomazańca Bożego. Popatrzcie, oni zobaczyli już nawet niektórzy z nich po krótkim pobycie z Jezusem, kim On jest i po co On przyszedł. A więc to jest ten, którego prorocy zapowiadali od wieków. Boży Syn. Myśmy Go znaleźli, mówi Andrzej Piotrowi. Piotr poszedł, został powołany. I tak Pan Jezus powoływał i powołał te grono swoich najbliższych 12. A więc oni w Niego musieli uwierzyć, kim On jest, żeby chodzić z Nim, a nie tylko chodzić za Nim, bo czegoś potrzebują. I czytamy w innym miejscu o tym, że w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16 pewnego razu swoich uczniów zapytał się Jezus, a wy za kogo mnie uważacie? Bo ludzie uważali Go za kogo? Pamiętacie? Jana Chrzciciela, niektórzy mówili, to jest Jan Chrzciciel, który powrócił, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo innych proroków. Pan Jezus mówi, tak ludzie o mnie myślą, tak ludzie o mnie mówią, że to ja, że nim jestem, a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr powiedział, wyznał, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Chrystus, ty jesteś pomazaniec Boży, ty jesteś Boży Syn, który gładzi grzech świata. A więc uwierzyli w Jezusa Chrystusa, przyjęli to, co miał dla nich, byli Mu posłuszni i mieli być z Nim aż do końca. Oczywiście wszystkiego nie zrozumieli. Oczywiście nie byli przygotowani niestety na to, co miało wydarzyć się, chociaż Pan Jezus się do tego przygotowywał, bo kilkukrotnie mówił o tym, co ma się wydarzyć, a więc, że On przyszedł jako Mesjasz, pomazaniec Boży, zbawić świat, o tym, że On jest jedyną i doskonałą ofiarą za grzech każdego człowieka, że musi umrzeć na krzyżu i wylać swoją świętą krew za ich grzechy i za grzechy wszystkich ludzi. I wtedy, kiedy był aresztowany, później ukrzyżowany i zabity, wiemy, że oni się rozpierzchli, wiemy, że byli wielkiej bojaźni. Ale Jezus przyszedł do nich, na nowo ich zachęcił, na nowo dodał im sił. Później otrzymali moc Ducha Świętego w Szewłot, zgodnie z Bożą obietnicą, jeszcze z Księgi Joela, którą później Pan Jezus jeszcze im przypomniał przed swoim odejściem do Ojca. Reasumując, chciałbym zadać Tobie dzisiaj, który mnie słuchasz, i sobie pytanie, czy chodzę z Jezusem, czy chodzisz z Jezusem, czy chodzisz za Jezusem? Czy chodzisz z Nim codziennie? Czy tylko przychodzisz do Niego, jak czegoś od Niego potrzebujesz?
Czy jesteś Jego uczniem codziennie, cały czas? A więc jak wygląda, to jest proste pytanie i to jest proste kazanie, jak wygląda Twoja społeczność z Jezusem na co dzień? Jak wygląda Twoje życie na co dzień z Jezusem? Czy On jest najważniejszy dla Ciebie? Czy kochasz Go najbardziej ze wszystkich i wszystkiego? Czy jesteś Mu posłuszny? Posłuszna? Jak wygląda Twoja misja, do której zostałeś powołany? Jak wygląda misja, do której Bóg nas powołał? Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. Jego misją, Jego służbą było to, żeby uratować każdego człowieka od przekleństwa grzechu i śmierci. A więc, aby uratować każdego człowieka od oddzielenia wiecznego od Boga i po to, by go przyprowadzić, każdego człowieka, przed oblicze Boże, aby przebaczyć mu jego grzechy, aby obmyć jego grzechy i aby uczynić go swoim uczniem, aby uczynić go swoim dzieckiem. A powód, dla którego Pan Jezus wybrał swoich uczniów, składa się z dwóch części. Po pierwsze, żeby byli z Nim zawsze i wszędzie. A po drugie, żeby głosili dobrą nowinę innym ludziom. Dlatego w arcykapłańskiej modlitwie Pan Jezus modlił się nie tylko o swoich uczniów wtedy, tam i wtedy, ale również o tych, którzy uwierzą na ich zwiastowanie, a więc modlił się, możemy powiedzieć, również za Ciebie i za mnie. Chciałbym Was poprosić, abyśmy powstali. I dzisiaj kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, wiem z własnego doświadczenia, wiem z obserwacji, że można być albo, że można albo chodzić z Jezusem i być Jego uczniem, albo chodzić za Jezusem wtedy tylko, kiedy czegoś potrzebuje. Pan Jezus pragnie, abyśmy byli Jego uczniami, abyśmy zawsze z Nim byli. Odpowiedź dzisiaj, stojąc teraz przed Panem, sam na sam, tam gdzieś w głębi swojego serca, przyjdź do Niego, zadając sobie to pytanie, czy jestem uczniem Jezusa naprawdę na co dzień, bez względu na wszystko, czy chodzę z Nim, czy może już jestem jednym z tłumu, kimś w tłumie, który chodzi za Nim, bo czegoś potrzebuje. Bo wie, że On ma moc, On potrafi, On może, że jest kimś szczególnym, wyjątkowym. Ale to jest, bracie i siostro, drogi przyjacielu, za mało, żeby być tylko jednym kimś w tłumie i przychodzić do Jezusa wtedy, kiedy czegoś potrzebuje. Pomódlmy się wspólnie razem. Panie mój Boże, dziękuję Ci, Panie, że Ty powołujesz, chcesz powołać każdego człowieka, aby był Twoim uczniem, aby chodził z Tobą od początku Twojego powołania aż do końca swojego życia. Nie chcesz, Panie, abyśmy byli tylko tłumem, który przychodzi od czasu do czasu, kiedy czegoś potrzebuje, szczególnie kiedy nam jest źle, kiedy nam jest niewygodnie, kiedy nam jest słabo. Żyjemy swoim życiem, ale kiedy już tam tak naprawdę doskwiera, to wtedy przypominamy sobie i przychodzimy do Ciebie, bo wiemy, że Ty możesz wszystko dobrze uczynić, że Ty masz odpowiedź na każde nasze pytanie i problem, że Ty masz wszelką moc. I to prawda, że Ty masz odpowiedź na wszelkie pytanie. I to prawda, że Ty masz wszelką moc na niebie, na ziemi i pod ziemią. Ale Ty nie pragniesz tylko tłumów wielkich, które dzisiaj Cię uwielbiają, jutro Cię będą przeklinały. Ale pragniesz każdego pojedynczego człowieka, mnie, każdego z nas, abyśmy byli Twoimi uczniami na dobre i na złe, w pandemii i poza pandemią, w dobrobycie i w niedostatku, w gorącu i w zimnie, w każdym czasie, dogodnym i niegodnym, w zdrowiu i w chorobie. Panie, modlę się o siebie, modlę się o nas. Panie, o nasze naprawdę szczere serca. Panie, o nasze wnętrza. Abyśmy dzisiaj, zadawając sobie te pytanie, szczerze na nie odpowiadali przed Tobą. Przecież nic nie może się przed Tobą ukryć. Przecież Ty wszystko wiesz. Patrząc na moje życie, patrząc na życie każdego z nas, który jest obecny na tej sali, patrząc na życie wszystkich, którzy słuchają nas i oglądają teraz w internecie. Panie, znasz doskonale moje myśli, moje życie, moje serce.
Doskonale Ty je znasz. Panie mój i Boże mój. Halleluja. Dlatego chcemy pokutować. Chcemy pokutować, Panie, z tego, jeśli nie chodzimy z Tobą na co dzień, nie jesteśmy z Tobą, Panie, a tylko przychodzimy do Ciebie wtedy, kiedy czegoś potrzebujemy. Panie, nie chcę być naprawdę Twoim uczniem. Nie chcę być tylko osobą, która przychodzi do Ciebie, aby zaspokajać swoje potrzeby i pragnienia. Halleluja. Panie, bo Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Bo Ty stałeś się doskonałą ofiarą. Bo Tobie zależało przede wszystkim na tym, abym miał życie wieczne. W zdrowiu lub niezdrowiu. Z ręką lub bez ręki. Z okiem czy bez oka. Biedny czy bogaty. Przede wszystkim zależało Ci i zależy na tym w moim życiu, w naszym życiu, w życiu każdego człowieka, abyśmy byli Twoimi uczniami, abyśmy odziedziczyli życie wieczne, abyśmy dostąpili, doświadczyli przebaczenia naszych grzechów, oczyszczenia naszego życia. I dziękuję Ci, że dzisiaj masz, Panie, moc to czynić i czynisz. I modlę się, abyś dzisiaj oczyszczał, abyś dzisiaj ratował, zbawiał. Panie, chcemy pokutować z wszystkich niewłaściwych myśli, niewłaściwych postępowania, niewłaściwych rzeczy w naszym życiu. Halleluja. Czy tak jest, bracia i siostry, drodzy słuchacze, drodzy zgromadzeni? Czy chcemy chodzić z Jezusem? Amen. Czy chcecie chodzić z Jezusem codziennie, na co dzień? Nie tylko od czasu do czasu pójść za Nim, bo czegoś potrzebujemy. Kiedy jesteśmy z Nim, doświadczamy tego, kim On jest. Doświadczamy bliskości z Bogiem, Jego miłości, Jego dobroci, Jego cierpliwości, Jego wspaniałości, Jego wielkich błogosławieństw. A kiedy oddalamy się od Niego, to wtedy tracimy to wszystko, kiedy idziemy sami przez nasze życie. Niech to krótkie i proste słowo będzie dzisiaj dla nas przestrogą, ale i zachętą do tego, żeby codziennie, bez względu na wszystko, stając się uczniami Jezusa, chodzić z Nim, być z Nim, wytrwać z Nim, aż do końca naszych dni. Tego życzę Wam i sobie, bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.